13,5 miliona Syryjczyków, to jest ponad 50% ludności potrzebuje pomocy humanitarnej. Ponad 10 milionów, czyli 6,5 wewnątrz Syrii, a 4,7 miliona 6,5 miliona Syryjczyków jest uchodźcami wewnątrz Syrii, 4,7 jest uchodźcami poza terytorium Syrii, co daje liczbę prawie 11 milionów ludności, która jest uchodźcami. Liczba ludności Syrii w 2011 roku to było 21,9 miliona mieszkańców. Czyli ponad 50% mieszkańców Syrii musiało uciekać ze swoich domów, jest uchodźcami. I w tym momencie to już jest rzeczą wtórną, czy zostali na terytorium swojego kraju, czy przekroczyli granicę, uciekli do jakiegoś innego kraju. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, ta grupa Syryjczyków, która dotarła do Europy, nie wiem, 500 000 osób. Zobaczcie, ile jest jeszcze uchodźców w samej Syrii, na Bliskim Wschodzie. Tutaj powinniśmy nieść pomoc, tym powinniśmy się zainteresować, a nie tym, co się dzieje na Lesbos, czy na Szlaku Bałkańskim, gdyż tu jest źródło problemów i powinniśmy te problemy rozwiązywać u źródła. Dość często powtarzam, że Syria jest jednym z największych kryzysów uchodźców w historii. I tutaj jest tabela, którą będziecie widzieli w swoim informatorze, która pokazuje największe kryzysy uchodźców po II wojnie światowej. Są tutaj dwie kolumny, uchodźcy i uchodźcy wewnętrzni. Różnica jest taka, że uchodźca jest normalnie w takim języku prawniczym, uchodźcą jest osoba, która przekroczyła granicę swojego kraju. Czyli na przykład Syryjczyk uciekający do Libanu jest uchodźcą. Syryjczyk uciekający do Turcji jest uchodźcą. Natomiast Syryjczyk uciekający ze swojego domu do sąsiedniej miejscowości czy do innej prowincji w Syrii jest w tym naszym języku prawniczo-humanitarnym uchodźcą wewnętrznym. On jest cały czas pod władzą swojego rządu, przynajmniej teoretycznie, ale jest w sytuacji uchodźcy. Jest tak samo pozbawiony domu, tak samo potrzebujący pomocy humanitarnej, jak uchodźca przebywający w Libanie, a w większości przypadków dostęp pomocy humanitarnej dla uchodźców wewnętrznych jest dużo, dużo gorszy. Proszę zauważyć, że jeżeli popatrzymy na połączone kryzysy w Iraku i Syrii, a jak ze wcześniejszych map było dość widać, że te dwa konflikty się zlały w jeden, mówimy tutaj o fali około 16-17 milionów uchodźców, które jest na Bliskim Wschodzie, tylko w tych dwóch krajach, czy wygenerowanych przez te dwa konflikty. Około 10 milionach uchodźców, ta liczba uchodźców z Iraku się zmniejszyła w ciągu ostatnich lat, bo co ciekawe, duża część uchodźców z Iraku, około 1,5 miliona, było w Syrii. Ci ludzie musieli uciekać do Iraku, bo w Syrii nagle sytuacja stała się dużo gorsza niż w kraju, w którym uciekli. Natomiast w Syrii mówimy tutaj teraz przynajmniej o 4,8 miliona uchodźców, 6,5 miliona uchodźców, którzy są cały czas wewnątrz kraju. Jest to największa hektabomba humanitarna od II wojny światowej, gdyż do każdy kolejny kryzys migracyjny, kryzys uchodźców niestety tak wielkiej katastrofy dla nas nie spowodowało. Dlatego ja osobiście uważam, że Polska jako państwo, jako społeczeństwo, ale przede wszystkim instytucje państwowe powinny dostrzec, że nie żyjemy w sytuacji, która jest normalna. To nie jest nawet dość tak ograniczona sytuacja jak jakiś konflikt na Bałkanach. Jest to największy kryzys i humanitarny, i polityczny, z którym Europa miała do czynienia od II wojny światowej. Do niedawna, jak mówiliśmy, gdybym wam kiedyś powiedział o czym, jakie są pierwsze skojarzenia z pomocą humanitarną, zapewne byście powiedzieli worek ryżu, jakieś używane ubrania, koc, materac, nie wiem, pojemnik na wodę, czyli coś, co jest namacalnego, coś, co jest pomocą materialną. Jest to system niesienia pomocy humanitarnej, który powoli odchodzi w przeszłość. W krajach, które są na odpowiednim poziomie rozwoju, gdzie funkcjonują gospodarki, gdzie funkcjonują mechanizmy rynkowe, o wiele bardziej efektywne jest przekazywanie pomocy finansowej, czyli danie tym uchodźcom niewielkiej zapomogi, którą przeznaczą na to, co dla nich jest priorytetową potrzebą. Czyli na przykład na zakup żywności, czy na zapłacenie za czynsz, czy na zakup leków. Te priorytety oczywiście się będą lekko różnić w zależności od danej rodziny. Oczywiście rodzina z osobami, które są chore, przeznaczy większą część tych dochodów na leki i na jedzenie. Rodzina z dziećmi w wieku szkolnym spróbuje wysłać dzieci do szkół. Są to wydatki, które pozwalają tym ludziom bardzo elastycznie dysponować tymi pieniędzmi i mają one ogromną przewagę nad tym, co kiedyś było taką tradycyjną pomocą humanitarną, gdyż jeżeli chcemy
kolejną miesięczną zapomogę takiej rodzinie przekazać. Jest to jedno kliknięcie w systemie komputerowym. Ta zapomoga pojawia się na takiej karcie bankomatowej czy telefonie praktycznie natychmiast. Koszty ponowienia tej pomocy humanitarnej są już bardzo, bardzo, bardzo niskie, a nie wymagają tych samych nakładów logistycznych, magazynowych, dystrybucyjnych, co podczas normalnej pomocy. Zapewne może się pojawić pytanie, a skąd wy jako organizacje humanitarne macie pewność, na co zostaną przeznaczone takie dochody? Gdybyście pojechali do kraju, gdzie jest głównie przekazywana pomoc ta tradycyjna, nie wiem, jakieś plecaki szkolne, jakieś, nie wiem, żywność, byście poszli na bazar, byście zobaczyli na połowie straganów rzeczy, które są właśnie przekazywane jako pomoc humanitarna, czyli właśnie, nie wiem, plecaki UNICEF-u, jakieś jedzenie rozdawane przez Światowy Program Żywnościowy, koce UNHCR-u i tak dalej. One są sprzedawane za ułamek swojej wartości, po to, gdyż ci ludzie potrzebują pieniądze, żeby na przykład kupić leki czy kupić jakieś inne rzeczy. Więc po prostu straty powodowane od sprzedawania tej pomocy humanitarnej są gigantyczne. Ja przez ponad rok pracowałem w południowym Sudanie, gdzie dostarczenie do południowego Sudanu worka ryżu o wartości $100 kosztowało $500 pod kątem kosztu transportu, który koniec końców ten ryż był zrzucany z samolotów z Herkulesów podczas takich specjalnych operacji zrzutu pomocy humanitarnej, a później na bazarze taki ryż był sprzedawany powiedzmy za $50. To jest, znaczy z punktu widzenia materialnego i ekonomicznego nie miało to zupełnie żadnego sensu. Więc jeżeli jest długotrwający kryzys humanitarny, w sytuacji, gdzie funkcjonują normalne mechanizmy rynkowe, gdzie ci uchodźcy czy osoby potrzebujące tej pomocy mogą tą pomoc kupić na lokalnym rynku, coraz bardziej pomoc humanitarna jest realizowana w ten sposób, że próbujemy wspierać lokalną gospodarkę, próbujemy zmniejszać obciążenia gospodarcze danego kraju poprzez właściwie, no powiem kolokwialnie, wskrzyknięcie dodatkowej pieniędzy w tą gospodarkę, która w dużym stopniu obecnością takich uchodźców jest obciążona. Dodatkowo tutaj jest na przykład sytuacja uchodźcy syryjskiego, który zarabia średnio $100, ale tak, za czynsz płaci przynajmniej $100-120 za rodzinę. Potem musi zapłacić $40 za prąd, za wodę, za kanalizację. Musi zapłacić przynajmniej $100 za najbardziej podstawowe jedzenie podczas miesiąca. No i około $20 za jakieś dodatkowe koszty, nie wiem, leki czy coś w stylu. Więc tutaj mówimy o kosztach będących około $300. Jedynie 11% uchodźców w Libanie otrzymuje $185 za pomogi od Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców, która wyrównuje te dwa poziomy dochodów i wydatków, przez co ci ludzie nie popadają z miesiąca na miesiąc coraz większe ubóstwo. To jest, gdybyście Państwo wyszukali jakieś moje medialne wystąpienia, to nazywam kompleksową pomocą humanitarną, która właśnie wynosi około $175 miesięcznie na rodzinę, której dostarczenie stabilizuje sytuację takiej rodziny i pozwala jej przetrwać na uchodźstwie w Syrii no, przez okres zapewne kilku lat, bo jeszcze tyle będzie trwała ta wojna. Natomiast taką pomocą jest objęte tylko 11% uchodźców syryjskich w Libanie. Pozostałe 89% nie dostaje nic albo dużo, dużo mniej. To, co my próbujemy zrobić, będąc polską organizacją, mając o wiele szczuplejsze zasoby finansowe, zamiast tych $175 skupiamy się przynajmniej na zabezpieczeniu tym ludziom możliwości zapłacenia czynszu, co jest około średnio 80, teraz obecnie $100 na miesiąc, żeby przynajmniej dołożyć niewielką pulę pieniędzy do tych pieniędzy, którą ta dana rodzina dysponuje, żeby przynajmniej nie wyrzucili tych uchodźców z tego mieszkania, w którym pozostają, gdyż to jest ta ostatnia część, namiastka normalności, która została w życiu tych ludzi. Koniec końców, pomoc ta finansowa jest bardzo często rozdysponowywana przez karty bankomatowe i też zobaczycie w rękach wielu uchodźców nasze karty bankomatowe z logiem Polskiej Pomocy, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych z naszym logiem, gdzie to jest na przykład karta Światowego Programu Żywnościowego, czyli części ONZ odpowiedzialnej za pomoc humanitarną, gdzie jest napisane, że te pieniądze powinniście wykorzystywać tylko na zakup żywności. Ale tu jest napisane po arabsku, że nie wolno wykorzystywać jej na zakup środków czystości, papierosów i polskiego piwa żubr. Nie wiem skąd w Libanie się znalazło zdjęcie polskiego piwa żubr, ale jak zobaczyłem ten plakat, Rusy pomyślałem, że trzeba go uwiecznić, bo nie wiadomo jak długo jeszcze powiesi.
Uchodźcą jest osoba, która z uzasadnionych powodów, czyli ten powód musi być uzasadniony, powodów obawy przed prześladowaniem ze względu na przekonanie polityczne, płeć, poglądy religijne, poglądy jakoś przynależność do grupy społecznej i inne czynniki, została zmuszona do ucieczki ze swojego kraju, przekroczenia międzynarodowej granicy i nie chce lub nie może powrócić do swojego kraju, nie chce lub nie może poddać się z powrotem władzy swojej ojczyzny, swojego kraju, z którego pochodzi. To jest zapis konwencji z 1951 roku, konwencji ONZ o statusie uchodźcy. I jest to najbardziej podstawowa definicja uchodźcy, to jest ta definicja prawda. Tutaj jest kilka ważnych elementów, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Przede wszystkim konieczność, że dana osoba musi być prześladowana, że jej wolność, jej bezpieczeństwo fizyczne jest zagrożone. To może być przypadek wojny, to może być przypadek prześladowań politycznych, to może być przypadek wojny domowej, jaką mamy sytuację w Syrii, to mogą być różnego rodzaju prześladowania socjalne czy społeczne. Natomiast nie ma możliwości takiego zbiorowego powiedzenia, że każda osoba, nie wiem, każdy Afgańczyk jest uchodźcą. W zdecydowanej większości przypadków każdy przypadek uchodźcy bada się indywidualnie. Uchodźca przechodzi przez tak zwaną indywidualną procedurę sprawdzenia statusu, czyli po angielsku to się nazywa Refugee Status Determination. Natomiast w przypadku gigantycznych kryzysów uchodźczych czasami daje się takie w miarę ogólne parametry, że dana osoba spełniająca dane warunki jest w większości przypadków uchodźcą, powinniśmy ją traktować jako uchodźcę. I ta tak zwana definicja uchodźcy zbiorowego jest stosowana wobec Syryjczyków, czyli każda osoba, która jest obywatelem Syrii, mieszkała na terytorium Syrii 15 marca 2011, kiedy wybuchła rewolucja w Syrii i z tego kraju uciekła, przekroczyła międzynarodową granicę, powinna być traktowana jako uchodźca. Jest to też pewien sposób, który niestety napędził ten cały kryzys uchodźców też zmierzający w kierunku Unii Europejskiej, gdyż Syryjczycy są praktycznie pewni, że we każdym kraju dostaną status uchodźcy, który dla nich jest stosunkowo łatwy do otrzymania, gdyż sposób prześladowania każdego obywatela Syrii jest dość oczywisty. Jeżeli nie jest prześladowany przez siły rządowe, to jeżeli do jego wsi wejdzie opozycja, zapewne będzie prześladowany przez siły opozycyjne, która z reguły nie jest nawet daleko od jego miejsca zamieszkania. Natomiast ja jestem dość przeciwny takim automatyzmowi, gdyż na przykład jeżeli jest to osoba mieszkająca w Damaszku, która jest powiedzmy pracownikiem ministerstwa rządowego, a nagle wyjeżdża do Polski i mówi, że jestem uchodźcą z Syrii, chociaż gdyby nigdy przez siły rządowe nie była prześladowana, jest to rzecz dyskusyjna. Dlatego bardzo ważne jest, żeby uchodźcy, to jest tylko możliwe, byli częścią tej indywidualnej procedury uchodźczej, żeby mogli udowodnić lub nie, czy rzeczywiście w ich kraju pochodzenia są prześladowani. Sam aplikant o status uchodźcy jest obarczony koniecznością udowodnienia, że on rzeczywiście jest prześladowany w tym kraju. To nie jest tak, że urzędnik, który ten wniosek rozpatruje, będzie w jakiś sposób prowadził proces dowodowy, że ta osoba jest prześladowana w tym kraju, czy nie. To osoba ubiegająca się o status uchodźcy musi sama udowodnić, że jej życie lub wolność lub bezpieczeństwo jest zagrożone w kraju, z którym pochodzi. Artykuł 1d Konwencji o statusie uchodźców. Konwencja status uchodźcy nie dotyczy uchodźców z Palestyny. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie, że uchodźcy, którzy uciekli z terytorium dzisiejszego Izraela, czy terytoriów kontrolowanych przez Izrael, są na terenie Bliskiego Wschodu, nie są uchodźcami w rozumieniu tej konwencji. Nie mają na przykład prawa do tego, żeby otrzymać w tych krajach prawo stałego pobytu, czy w perspektywie prawo obywatelstwa. Kraje arabskie oczekują, że uchodźcy palestyńscy kiedyś wrócą do swoich domów w Palestynie, chociaż przez ostatnie 70 lat nie wrócili i niestety nie ma szybkiej nadziei, że to nastąpi. Natomiast z powodów tych zapisów o uchodźcach z Palestyny i możliwości w ogóle dopuszczenia ich naturalizacji, pozostania na tym obszarze, którym są, kraje arabskie nie są stroną konwencji o statusie uchodźców. W krajach arabskich, oprócz Egiptu i Iraku, to dopiero w ostatnich latach, osoba, która jest uchodźcą, powiedzmy Syryjczyk przybywający do Libanu, on nie ma wewnętrznej systemie prawnym, on nie ma statusu uchodźcy. Uchodźcą jest Palestyńczyk. Ta osoba jest turystą, jest gościem,
jest osobą, która jest na wizie de facto turystycznej. Tam nie ma możliwości objęcia go prawną opieką jako uchodźcy, gdyż tej definicji w prawie libańskim, czy w prawie jordańskim, czy w prawie syryjskim nie ma. I to jest jeden z ogromnych problemów całej pomocy dla uchodźców, gdyż ta pomoc, która jest dostępna dla uchodźców w Europie, pomoc prawna, pomoc socjalna, z punktu widzenia prawnego na Bliskim Wschodzie nie jest dostępna. I to też jest jeden z czynników napędzających kryzys uchodźców, który zmierza w kierunku do Europy, gdyż z punktu widzenia bardzo prawniczego, takiego legalistycznego punktu widzenia, uchodźca otrzymuje pełne prawo uchodźcy dopiero w Grecji. Gdyż nawet w Turcji, która jest stroną konwencji o statusie uchodźców, Turcja podpisała tą konwencję z zastrzeżeniem, że ona nie dotyczy kogokolwiek, kto przybył z Bliskiego Wschodu. Więc ani Syryjczycy, ani Irakijczycy, ani Afgańczycy, ani Irańczycy przybywający do Turcji nie są objęci zapisami konwencji o prawie uchodźców. Bardzo ważny jest artykuł 32, który jest częścią czegoś, co w tym języku prawniczym jest nazywane zwyczajowym prawem międzynarodowym, czyli prawem, które obowiązuje nawet jeżeli ktoś nie podpisał danej konwencji. Na przykład zwyczajowym prawem międzynarodowym jest używa się bomby atomowej. Nikt tego nie zapisał w żadnej konwencji, że się bomby atomowej nie wykorzystuje, ale jakoś przyjął zwyczaj, że się go nie wykorzystuje, prawda? Jest zwyczajowym prawem międzynarodowym to, że umowy międzynarodowe powinny być respektowane. Też nigdzie nie ma tego jakoś super zapisanego, ale wszystkie kraje się do tego stosują. Także częścią zwyczajowego prawa międzynarodowego jest to, że uchodźca nie wydala się na granicę albo do kraju, z którego jest obywatelem, jeżeli tam grozi mu śmierć lub prześladowanie.